Seria Katolickie Podsumowanie Tygodnia ukazuje się dzięki wsparciu finansowemu, które utrzymujemy od naszych widzów. Jeżeli doceniasz naszą pracę, zachęcamy do wsparcia nas poprzez portal Patronite. Link do strony ze wsparciem znajduje się w opisie filmu. Szczęść Boże! Witamy w katolickim podsumowaniu ostatnich 2 tygodni. A w tym tygodniu w podsumowaniu: wśród biskupów powstaje opozycja przeciwko Franciszkowi. Trwają prace nad stworzeniem nowego rytu mszy. Wydarzył się cud świętego Januarego. Poznaliśmy kalendarz prac październikowego synodu o synodalności. Tajemnicza decyzja kardynała Ladarii. Wielka przebiegłość groźnego modernisty w Polsce. Oraz biskupi przestrzegają przed bractwem kapłańskim świętego Piusa X. Zapraszamy do wysłuchania podsumowania. Wśród biskupów powstaje opozycja przeciwko Franciszkowi. Biskup Joseph Strickland to jeden z najbardziej bezkompromisowych biskupów, którzy nie boją się odważnie stawać w obronie katolickiej prawdy. W ubiegłym miesiącu, przestrzegając przed niebezpieczeństwami, jakie niesie za sobą trwający obecnie synod o synodalności, wystosował list duszpasterski do wiernych, którym przypomniał najważniejsze, niekwestionowalne prawdy wiary, jakie w obecnych czasach zamętu podważane są nawet przez autorytety Kościoła, nie wyłączając samego papieża. W ostatnim czasie portal The Pillar podał informację, że papież Franciszek miał spotkać się z 2 kardynałami, z których jeden jest szefem dykasterii do spraw biskupów, a drugi nuncjuszem apostolskim w Stanach Zjednoczonych. Według źródeł bliskich dykasterii na spotkaniu dyskutowano kwestię biskupa Stricklanda. Jak stwierdził jeden z urzędników w odniesieniu do spotkania, oczekuje się, że Ojciec Święty poprosi o jego rezygnację. Taka z pewnością będzie mu przedstawiona rekomendacja. Wiadomość prędko rozniosła się wśród hierarchii. W odpowiedzi na sytuację zareagował kardynał Miller, zachęcając biskupa Stricklanda, by pozostał niewzruszony na ewentualne namowy do rezygnacji ze swojego stanowiska. Powiedział: to straszne, że zarzuca się biskupowi Stricklandowi nadużycie urzędu sprzeczne z Bożym prawem dotyczącym posługi biskupiej. Jeżeli mógłbym coś doradzić biskupowi Stricklandowi, to żeby w żadnym wypadku nie rezygnował. Koniec cytatu. W obecnej sytuacji, gdy ortodoksyjni duchowni są marginalizowani, warto przywołać odważne słowa biskupa Schneidera, który kilka dni wcześniej wystosował list do biskupa Stricklanda. Został on opublikowany na oficjalnej stronie internetowej hierarchy. Biskup Schneider wyraził w nim głębokie uznanie i wdzięczność wobec biskupa diecezji Tyler za bezkompromisową obronę wiary katolickiej. W odniesieniu do sytuacji panującej dziś w Kościele przywołał mocne słowa świętego Bazylego Wielkiego, które zacytuję. Doktryny prawdziwej religii są obalane. Prawa Kościoła są ogarnięte chaosem. Ambicja ludzi, którzy nie mają bojaźni Bożej, wchodzi na wysokie stanowiska w Kościele, a wywyższony urząd jest teraz publicznie uznawany jako nagroda za bezbożność. Rezultat jest taki, że im gorzej człowiek bluźni, tym bardziej ludzie uważają go za osobę godną do objęcia urzędu biskupa. Godność duchowna należy już do przeszłości. Zupełnie brakuje mężczyzn, którzy mogliby mądrze paść trzodę pańską. Duchowni, sprawujący władzę, boją się przemawiać, ponieważ ci z nich, którzy osiągnęli władzę dzięki ludzkim interesom, są niewolnikami tych, którym zawdzięczają swój awans. Wiara jest niepewna. Dusze pogrążone są w nieświadomości, ponieważ fałszerze słowa imitują prawdę. Usta prawdziwie wierzących są nieme, podczas gdy każdy bluźnierczy język papla swobodnie. To, co święte, depcze się pod stopami. Koniec cytatu. Biskup Schneider, dodając otuchy biskupowi diecezji Tyler, przypomniał także przykłady świętych wyznawców i męczenników, którzy gotowi byli ponieść śmierć po 1000-kroć za każdy jeden artykuł wiary. Na zakończenie zapewnił o modlitwie i stwierdził, że, cytuję, z pewnością przyszli papieże będą Ci dziękować za Twoją nieustraszoną wierność wierze katolickiej i jej świętym tradycjom, przez co przyczyniłeś się do honoru Stolicy Apostolskiej, który został częściowo zaciemniony i splamiony przez nasze niesprzyjające czasy. Koniec cytatu. Miejmy nadzieję, że mimo tych ciężkich dla krzewienia i praktykowania ortodoksyjnej wiary katolickiej warunków, biskup Strickland nie ulegnie presji od jakiejkolwiek strony i nie podejmie żadnej decyzji, która odbiłaby się negatywnie na dobru Kościoła. Nadzieja nie jest bynajmniej nieuzasadniona, gdyż sam biskup w odniesieniu do sprawy wypowiedział się następująco. Co do zasady, nie mogę zrezygnować z mandatu powierzonego mi przez Benedykta XVI. Oczywiście ten mandat może być odwołany przez papieża Franciszka, ale nie mogę z własnej woli porzucić trzody, nad którą powierzono mi władzę jako następcy apostołów. Koniec cytatu. Czy narastające tendencje do marginalizowania wyraźnie ortodoksyjnych biskupów działających niezgodnie z linią papieża Franciszka przyczynią się do powstania realnej i silnej tradycjonalistycznej opozycji w Kościele? Wydaje się, że tak. Jednak najlepsze warunki ku temu przyjdą dopiero po zakończeniu synodu o synodalności, gdy wyraźnie uwidoczni się jego destrukcyjny dla wiary i Kościoła charakter. Trwają prace nad stworzeniem nowego rytu mszy. W dniach od 12 do 14 września w Santa Cruz w środkowo-wschodniej Boliwii obradowała komisja do spraw tzw. obrządku amazońskiego. Komisja została powołana przez Konferencję Kościelną dla Amazonii, w skrócie CEAMA, o czym informowaliśmy w jednym z ubiegłorocznych podsumowań. Komisja do spraw obrządku amazońskiego liczy 16 członków wybranych według różnych kryteriów przez poszczególne episkopaty krajów amazońskich. W obradach uczestniczą 4 podkomisje, z których każda ma swoich przewodniczących i koordynatorów. I tak mamy tu do czynienia z komisją antropologiczno-socjologiczną i duchową, historyczno-kulturalną, teologiczno-eklezjologiczną oraz liturgiczno-prawną. Co ciekawe, w obradach uczestniczą również przedstawiciele niepochodzący z krajów Amazonii. Wśród nich znalazł się m.in. polski franciszkanin, ojciec Kasper Mariusz, który zasiada w podkomisji liturgiczno-prawnej. Na czele komisji stoi biskup Eugenio Cotter, wikariusz apostolski Pando w Boliwii i na bieżąco konsultuje się z watykańską dykasterią do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Według słów biskupa Cottera, Franciszek jest osobiście zainteresowany obradami komisji. Utworzenie komisji do spraw obrządku amazońskiego jest pokłosiem zgromadzenia specjalnego synodu biskupów do spraw Amazonii, który obradował w październiku 2019 roku w Watykanie. Dokument końcowy synodu w 3 swoich punktach powołał się na konstytucję o liturgii Soboru Watykańskiego II, Sacrosanctum Concilium, który według jego autorów miał stworzyć warunki do pluralizmu liturgicznego. W dokumencie możemy przeczytać m.in. Musimy udzielić odpowiedzi prawdziwie katolickiej na prośbę wspólnot amazońskich o przystosowanie liturgii, doceniając wizję wszechświata, tradycje, symbole i obrzędy pierwotne, które włączają wymiary nadprzyrodzone, wspólnotowe i ekologiczne. Koniec cytatu. Co ciekawe, rzekomo katolicka agencja informacyjna porównała powstający obrządek amazoński do licznych starożytnych tradycji liturgicznych obecnych w Kościele katolickim. W odpowiednim artykule zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej EKAI czytamy: według różnych źródeł w Kościele katolickim istnieją obecnie 23–24 obrządki wschodnie i zachodnie i zdecydowanej większości o wielowiekowej tradycji. Zachowanie własnego sposobu sprawowania liturgii było jednym z warunków zawarcia w przeszłości unii z Rzymem przez chrześcijan wschodnich. Stąd pojawiły się w Kościele powszechnym takie obrządki jak bizantyjski, chaldejski, koptyjski, maronicki, melchicki, ormiański czy kilka syryjskich. Ale już wcześniej istniały w Kościele zachodnim lokalne ryty: ambrozjański w Mediolanie, bragański, Braga w Portugalii, mozarabski w hiszpańskim Toledo i kilka innych. Koniec cytatu. Porównanie czcigodnych, starożytnych tradycji liturgicznych obecnych w Kościele katolickim do nowo powstającego obrządku amazońskiego jest absurdem. Wszystkie tradycyjne ryty mszy świętej są uświęcone wielowiekową tradycją, zachowują poczucie sakrum, szacunek do świętych tajemnic oraz w doskonały sposób wyrażają to, o czym w kontekście Najświętszej Ofiary nauczał dogmatycznie Sobór Trydencki. Tak zwany obrządek amazoński będzie z całą pewnością nacechowany typowo posoborowym rozumieniem mszy jako uczty, bez jakiegokolwiek poczucia sakrum i zgodności z tradycją, a jego osią nie będzie misterium ofiary, a celebracja wspólnoty, oparta o niezdrową inkulturację rytuałów tubylczych. Co więcej, tworzenie z niczego nowego rytu mszy świętej jest sprzeczne z dotychczasową praktyką Kościoła. Wszystkie istniejące dziś obrządki katolickie, poza mszą posoborową, kształtowały się już od początku pierwszego tysiąclecia Kościoła w sposób organiczny. Dodatkowo, tworzenie nowego rytu jest sprzeczne z bullą Quo primum tempore papieża Piusa V, w której czytamy: dlatego więc, aby wszyscy i wszędzie zaadoptowali i przestrzegali tego, co zostało im przekazane przez święty Kościół rzymski, matkę i nauczycielkę wszystkich innych kościołów, będzie odtąd bezprawiem na zawsze w całym świecie chrześcijańskim śpiewanie albo recytowanie mszy świętej według formuły innej niż ta przez nas wydana, zachowując tylko te, gdzie praktyka odprawiania mszy świętej w inny sposób była przyznana ponad 200 lat temu, wraz z jednoczesnym utworzeniem i zatwierdzeniem Kościoła przez Stolicę Apostolską oraz te, które zachowały podobny zwyczaj nieprzerwanie przez okres nie mniej niż 200 lat, w których to przypadkach w żaden sposób nie odwołujemy ich wyżej wymienionych przywilejów lub zwyczajów. Wszystkim innym wyżej wymienionym kościołom zakazuje się używania innych mszałów, które należy zupełnie i w całości wycofać i przez tę obecną konstytucję, która będzie mieć moc po wsze czasy, nakazujemy i polecamy pod groźbą kary naszego gniewu, aby nic nie było dodane do naszego nowo wydanego mszału, nic tam pominięte, ani cokolwiek zmienione. Koniec cytatu. Jaki będzie obrządek amazoński? Warto śledzić nasz kanał, gdyż wraz z jego opublikowaniem pojawi się szeroka analiza nowego rytu. Wydarzył się cud świętego Januarego. 19 września we wspomnienie świętego Januarego, dawnym zwyczajem, po raz kolejny wydarzył się cud. W katedrze w Neapolu o godzinie 10:03 relikwie krwi świętego biskupa i męczennika Januarego z niewyjaśnionych przyczyn zmieniły postać z zakrzepniętej na płynną. Jest to cud, który od najdawniejszych wieków wydarza się 3 razy do roku. Mieszkańcy Neapolu upatrują w nim znaku błogosławieństwa Bożego na nadchodzący czas. Przypomnijmy, że Włochy są jednym z najszybciej laicyzujących się państw Europy, które szczególnie potrzebują dziś Bożej łaski. Choć wiara katolicka jest objawioną i nie wymaga żadnych potwierdzeń, Pan Bóg lituje się nad swoim stworzeniem, wzywając je do nawrócenia za pośrednictwem cudów, takich jak ten świętego Januarego. Pamiętajmy, że te znaki są nie tyle skierowane do nas, katolików, ile raczej do niedowiarków, którzy odrzucają Boże objawienie. Bądźmy zatem uważni, by nie przejmować się zanadto samym faktem cudów, jak to mają w zwyczaju charyzmatycy, a starajmy się raczej dążyć do celu, dla którego mają one miejsce, to jest do skutecznego nawracania odłączonych na łono Kościoła katolickiego. Poznaliśmy kalendarz prac październikowego synodu o synodalności. W miniony czwartek, 21 września, Watykańskie Biuro Prasowe przedstawiło przebieg prac zbliżającego się synodu biskupów oraz pełną listę jego uczestników. Zgromadzenie potrwa 26 dni. Rozpocznie się w środę, 4, a zakończy w niedzielę 29 października. Wezmą w nim udział 464 osoby, wliczając 100 pracowników sekretariatu synodu. Prace odbędą się w 5 grupach językowych, a dokument końcowy zostanie przygotowany w języku włoskim oraz angielskim. Watykańskie Biuro Prasowe podkreśliło, iż zgromadzenie synodalne ma być czasem kolegialnego rozpoznania opartego na modlitwie. Rozpocznie się zatem i zakończy mszą z papieżem Franciszkiem, a każdy dzień obrad poprzedzą modlitwy. W programie przewidziana jest także wspólna pielgrzymka, modlitwa za imigrantów na placu Świętego Piotra oraz różaniec w ogrodach watykańskich. W metodologii prac nacisk położony jest na małe grupy, w których prowadzone będą tzw. konwersacje w Duchu Świętym, czyli dialog pomagający w rozeznawaniu, którego wyniki zostaną przedstawione papieżowi. Każda z 35 grup ma liczyć do 15 osób. Obowiązuje 5 języków: angielski 14 grup, włoski 8 grup, hiszpański 7 grup, francuski 5 grup i portugalski 1 grupa. W czasie synodu odbędzie się 21 kongregacji generalnych i 14 sesji w małych grupkach. Przyjęta metodologia i duża liczba uczestników sprawiły, iż obrady odbędą się w auli Pawła VI, a praca będzie odbywać się przy okrągłych stołach. Każdy uczestnik zostanie wyposażony w tablet, który będzie służył do rejestracji obecności, otrzymywania informacji oraz głosowania. Podsekretarz Synodu Biskupów oraz szef Synodalnej Komisji Teologicznej, biskup Luis Martin de San Martin, opisał zgromadzenie następującymi słowami. Członków synodu jest 364 plus Ojciec Święty. Z tego 54 osoby to kobiety. Pozostałych uczestników synodu, nie mających prawa głosu, jest 85, z czego 27 to kobiety. Szczegółowo mowa jest o 9 wysłannikach specjalnych, 12 delegatach braterskich, 61 ekspertach, 1 odpowiedzialnym za liturgię i 2 asystentach duchowych. W synodzie uczestniczy 81 kobiet, bez wliczania tych pracujących w sekretariacie synodu. Tak przedstawia się synod w liczbach. Ale chciałbym zwrócić też uwagę na czas skupienia poprzedzający prace synodalne. 30 września odbędzie się ekumeniczne czuwanie modlitewne, a po nim 3 dni skupienia dla wszystkich uczestników synodu. Chciałbym też podkreślić znaczenie modlitwy podczas synodu. Kardynał Mario Grech wysłał specjalny list do wszystkich episkopatów świata, prosząc właśnie o modlitwę w intencji synodu. Jest to najlepszy sposób współuczestniczenia w tym wydarzeniu. Bez modlitwy nie ma synodu. Koniec cytatu. Na ten moment nie wiemy, czy uczestnicy synodu zostaną objęci tajemnicą papieską. Jednak jest to wysoce prawdopodobne. Jeżeli tak się stanie, nie będziemy mieć żadnych informacji o przebiegu prac synodu aż do czasu jego zakończenia i opublikowania dokumentu końcowego. Paolo Ruffini, prefekt dykasterii do spraw komunikacji, wskazał na znaczenie kwestii poufności w takich debatach. Zachęcił też dziennikarzy, którzy będą relacjonować to wydarzenie, do otwartości i nieszafowania utartymi schematami. Znamy przekonania poszczególnych uczestników synodu, ale nie wiemy, czym synod zaowocuje po czasie modlitwy i dialogu, powiedział Ruffini, który odpowiada za synodalną komunikację. Jaki będzie wynik październikowych obrad synodu? Czy Kościół, jaki znamy, całkowicie zmieni swoje oblicze? Co zdecydują się zmienić reformatorzy? Odpowiedzi na te pytania poznamy już pod koniec października bieżącego roku. Tajemnicza decyzja kardynała Ladarii. Jak podał portal American Magazine, 21 września opublikowano listę osób, którzy będą uczestniczyć w synodzie. Wcześniej listę opublikowano już 7 lipca. W nowszej wersji znalazły się pewne zmiany. Jedna z nich dotyczy tego, że na liście nie figuruje już nazwisko kardynała Luisa Ladarii Ferrera. Według mediów odmówił on papieżowi udziału w synodzie, nie podając przy tym żadnego powodu. Kardynał Ladaria jest jezuitą, który w latach 2017-2019 pełnił urząd przewodniczącego papieskiej komisji Ecclesia Dei, zajmującej się opieką nad wiernymi związanymi z liturgią trydencką. Do 2023 roku pełnił także urząd prefekta dykasterii nauki wiary. Warto zaznaczyć, że kardynał Ladaria należy do grupy kardynałów, którzy w dobie dzisiejszego zamętu wielokrotnie stawali po stronie ortodoksyjnej nauki Kościoła w kwestii np. etyki małżeńskiej czy miejsca kobiet w Kościele. Jakie są rzeczywiste powody, dla których kardynał nie chce podjąć się udziału w synodzie? Czy jest on kolejnym z wielu duchownych, którzy dostrzegli groźny charakter działań Franciszka? Być może dowiemy się tego w nadchodzącej przyszłości. Tymczasem zachęcamy do modlitwy w intencji duchownych dobrej woli, o siły do wyrażania sprzeciwu tam, gdzie dziś jest to niezbędne dla dobra Kościoła i zbawienia dusz. Wielka przebiegłość groźnego księdza modernisty w Polsce. W dniach od 13 do 19 września bieżącego roku w Krakowie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej. W wydarzeniu wziął udział m.in. słynny ksiądz profesor Tomasz Halik z Czech, znany i przebiegły modernista. Oto fragmenty przemówienia, jakie skierował do protestanckich pastorów ten rzekomo katolicki kapłan. Planowana przez papieża Franciszka synodalna reforma Kościoła katolickiego może mieć znacznie głębsze skutki niż wcześniej zakładano. Jestem przekonany, że mamy tu do czynienia z możliwym początkiem nowej reformacji chrześcijaństwa, opartej zarówno na Soborze Watykańskim II, jak i na zielonoświątkowym ponownym ożywieniu światowego chrześcijaństwa. Reforma Kościoła musi sięgać znacznie głębiej niż zwykła reforma instytucji. Koniec cytatu. W dalszej części swojej wypowiedzi modernistyczny duchowny powiedział, że populiści, nacjonaliści i fundamentaliści religijni wykorzystują strach ludzi przed utratą tożsamości do szerzenia wartości, które zdaniem księdza Halika są jednoznacznie negatywne. Dalej podkreślił, iż jednym z głównych zadań współczesnego Kościoła jest znalezienie nowego sposobu na głoszenie Ewangelii. Cytuję: ale nie możemy być aroganckimi posiadaczami prawdy. Tylko Jezus może powiedzieć: jestem prawdą. Nie jesteśmy Jezusem, jesteśmy niedoskonałymi uczniami Jezusa. Celem misji nie jest pozyskiwanie nowych członków Kościoła i włączanie ich w istniejące struktury. O wiele ważniejszy jest wzajemnie wzbogacający dialog, nie tylko z ludźmi innych wyznań lub niewierzącymi. Koniec cytatu. Przytoczone słowa księdza Halika stoją w sprzeczności z odwieczną nauką Kościoła, który od początku swojego istnienia wierzył, iż boskim zrządzeniem naszego Zbawiciela i dzięki posłannictwu Ducha Świętego wszystko to, co zostanie w Kościele ogłoszone jako dogmat wiary, będzie prawdą obiektywną, zgodnie ze słowami, jakie Chrystus skierował do świętego Piotra. Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Relatywizm w kwestii prawd wiary to jedna z głównych tez potępionej przez papieża Piusa X herezji modernizmu. Według ortodoksyjnej nauki Kościoła prawdy wiary katolickiej są niezmienne i obiektywnie prawdziwe, a ich kwestionowanie jest zabronione pod groźbą wykluczenia ze społeczności wiernych. Ksiądz Halik proponujący dialog pomiędzy prawdą i herezją na równych zasadach oraz negujący prawdziwość nauki Kościoła, obnaża w ten sposób swoje przywiązanie do herezji modernizmu. Nie jest to jednak jedyny z ekscesów czeskiego duchownego, jaki miał miejsce w ostatnim czasie w Polsce. Kilka dni wcześniej bowiem ksiądz Halik został zaproszony do archidiecezji łódzkiej, by nauczać tam polskich kapłanów. Arcybiskup Grzegorz Ryś sprowadzał już wcześniej tego groźnego modernistę do Polski. Podczas tzw. wieczorów ze Słowem Bożym, czyli rekolekcji kapłańskich, które odbyły się w dniach od 11 do 13 września w łódzkiej Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława Kostki, ksiądz Halik wypowiedział następujące słowa. Sekularyzacja nie jest diabolicznym wyzwaniem śmierci chrześcijaństwa, ale Bożym wyzwaniem, aby je przekształcać, oczyszczać i pogłębiać. Sekularyzacja przedstawia nam nowe warunki życia i pracy Kościoła, nowe wyzwania i nowe możliwości. Zmusza nas do zmiany kierunku i do tego, by wypłynąć na głębię. W tych czasach, jak mówi papież Franciszek, które nie są tylko epoką zmian, ale zmianą epoki, światowa scena religijna zmienia się również powszechnie. Według różnych obserwatorów, najszybszy proces sekularyzacji dzisiaj w całej Europie przebiega w Polsce. To jest coś podobnego do tego, co działo się w innych katolickich krajach, a dziś wydarza się tutaj. Era masowego, większościowego katolicyzmu zbliża się w Polsce do końca. Jest to prawdziwe, szczególnie w odniesieniu do młodego pokolenia Polaków. Owszem, widok wielu młodych entuzjastycznie nastawionych, będących na takich wydarzeniach jak Eucharystia na ostatnich Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie, daje dużo satysfakcji. To jednak nie powinno nam przysparzać realistycznego obrazu odniesienia młodych Polaków do Kościoła i religii, tak jak pokazują nam to rzetelne, socjologiczne badania. Koniec cytatu. W dalszej części swojej wypowiedzi ksiądz Halik podkreślił, że archidiecezja łódzka ma tutaj pewną przewagę, bo już dość długo ma doświadczenie tego, czego polski Kościół w innych częściach kraju musi się dopiero nauczyć. Pod koniec przemówienia ksiądz Halik podkreślił, nawiązując do cudu wielkiego połowu ryb z kart Ewangelii, że, cytuję, wielu rybaków ludzi ma dziś podobne odczucia. Nasze sieci są puste. Jezus powiedział do apostołów, idźcie od nowa i znów wypłyńcie na głębię. To samo dziś Jezus mówi do nas. Wiara zakłada wytrwałość, by zaczynać znów i znów. Zaczynać znowu i znowu nie oznacza powtarzać tych samych błędów znowu i znowu, ale oznacza porzucenie wygodnych płycizn i odwagę, by wypłynąć na głębię. Sekularne społeczeństwo, którego jesteśmy częścią, jest Galileą, gdzie powinniśmy szukać Chrystusa. Nawet to jezioro galilejskie ma głębię, którą powinniśmy odkryć. Koniec cytatu. Przebiegłość niezwykle inteligentnego heretyka, jakim bez wątpienia jest ksiądz Halik, jest charakterystyczna i niezwykle podobna do tej, jaką stosują różnej maści rewolucjoniści. Polega ona bowiem na tym, iż wykorzystują oni różne kryzysy występujące w Kościele i w świecie do tego, aby przedstawić forsowane przez siebie rewolucyjne zmiany jako panaceum na występujący problem. W tym miejscu my, tradycjonaliści, powinniśmy uderzyć się we własną pierś. Tradycja katolicka posiada bowiem odpowiedzi na wszystkie problemy współczesnego świata. Jednak przez naszą bierność i przywiązanie do schematów nie wynikających z tradycyjnej doktryny Kościoła nie potrafimy przejmować inicjatywy w świecie i zostawiamy pole do działania modernistom, pokroju Halika, Franciszka czy arcybiskupa Fernandeza. Przebiegłość księdza Halika polega tu na tym, iż zdobywa on autorytet wśród polskich duchownych, mówiąc o problemie sekularyzacji i utraty wiary wśród młodych. Duchowni, którzy słyszą takie słowa z ust modernisty, będą widzieć w nim przykład człowieka, który zna problemy społeczne i potrafi im przeciwdziałać. W ten sposób ksiądz Halik staje się swego rodzaju autorytetem wśród łódzkich kapłanów, co daje mu kolosalną platformę do powolnego szerzenia swoich rewolucyjnych, modernistycznych tez w polskim kościele. Jako tradycjonaliści powinniśmy przemyśleć to, dlaczego to moderniści, a nie my, potrafią wpływać na mentalność przeciętnych polskich duchownych i zdobywać kolejne stanowiska w kościele. To nasza bierność, oportunizm i przywiązanie do pewnych form nie wynikających bezpośrednio z tradycji daje im tak gigantyczne pole do działania. Pamiętajmy, iż po śmierci zostaniemy przez Boga rozliczeni z tego, na ile skutecznie i aktywnie broniliśmy tradycji i szerzyliśmy ją na cały Kościół. Biskupi przestrzegają przed tradycyjnym bractwem świętego Piusa X. Jak podała katolicka agencja informacyjna, biskupi Panamy wezwali tamtejszych katolików do nieuczestniczenia w liturgiach sprawowanych przez lefebrystów, gdyż bractwo kapłańskie świętego Piusa nie jest w pełnej jedności z Kościołem katolickim, czynnie okazując brak posłuszeństwa wobec papieża. Dalej czytamy, że w wezwaniu wyjaśniono, że odprawianie mszy świętej sprzed Soboru Watykańskiego II po łacinie i tyłem do wiernych nie jest zabronione, ale wymaga aprobaty miejscowego biskupa. Na koniec zachęcano wiernych, aby, cytuję, doceniali bogactwo aktualnej liturgii wyrażonej w ich własnym języku, zgodnie z prośbą ojców soborowych na Soborze Watykańskim II i tak jak Kościół powszechny sprawuje każdego dnia na całym świecie. Odezwa biskupów Panamy jest elementem realizowania agendy służącej powszechnej dezinformacji w kwestii liturgii trydenckiej i bractwa świętego Piusa X, która obejmuje nie tylko wiernych, ale także duchownych. Przypomnijmy, że jeszcze w marcu tego roku biskup kielecki Andrzej Kaleta wydał niefortunną odezwę do wiernych, która prędko została odwołana, gdy tylko zorientowano się o błędach w niej zawartych. Wówczas to powiedziano m.in., że kapłani bractwa nie należą do Kościoła katolickiego, że udzielane przez nich sakramenty są nieważne, a udział w jakiejkolwiek formie kultu w bractwie może wiązać się z popełnieniem przestępstwa schizmy i zaciągnięcia ekskomuniki. Były to, rzecz jasna, pomówienia, nie mające nic wspólnego ze stanem faktycznym relacji między bractwem a oficjalnymi strukturami Kościoła. Fakty są bowiem takie, że bractwo nie znajduje się w stanie schizmy, a Stolica Apostolska zezwala wiernym uczęszczać na msze święte sprawowane przez kapłanów bractwa. Fakty te są jednak konsekwentnie spychane na margines debaty przez wielu hierarchów, którzy usiłują odciągnąć uwagę wiernych od tradycyjnej liturgii i wszystkiego, co się z nią wiąże, czego kolejnym przykładem jest odezwa biskupów panamskich. Osoby, które chciałyby dowiedzieć się nieco więcej na temat obiektywnej sytuacji Bractwa Świętego Piusa X, zachęcamy do zapoznania się z artykułem księdza Karola Stehlina z 1997 roku w tym temacie. Link znajduje się w opisie. Przechodzimy do sekcji ogłoszeń. W tym tygodniu na kanale wyjątkowo ukażą się tylko dwa filmy. We wtorek będą to wspomnienia na najbliższy tydzień, a w piątek mój film, ale na ten moment jeszcze tematu nie zdradzę. Od przyszłego tygodnia wracamy do standardowego rozkładu 3 filmów tygodniowo, oprócz podsumowania. Wkrótce też opublikujemy pakowanie Tradiboxa za kolejne miesiące. Znowu mieliśmy lekkie opóźnienie w tej kwestii, no ale niedługo powinniśmy już opublikować filmy, bo już Tradiboxy zostały odebrane przez zwycięzców. Jeżeli doceniasz naszą pracę, zachęcamy do wspierania nas poprzez portal Patronite, gdyż ta seria ukazuje się dzięki wsparciu, które otrzymujemy od naszych widzów. Możesz też nas wesprzeć pojedynczą wpłatą bez podawania danych przez portal Tipli. Linki do wszystkiego znajdziesz w opisie. Zachęcamy również do subskrybowania kanału i śledzenia naszych dalszych aktywności. To tyle na dzisiaj, dziękujemy za uwagę i do następnego odcinka. Szczęść Boże!